Cześć, witajcie! Mamy już koniec marca, więc zrobimy sobie obejście po moich parapetach, po szklarni, po rozsadniku, żebyście mogli sobie zobaczyć, co u mnie rośnie, jak to wygląda. Najpierw zaczniemy od szklarni, od, tutaj, od rozsadnika i od wszystkich rzeczy, które tutaj rosną na działce, a później zabiorę Was do mieszkania, gdzie pokażę Wam, co rośnie na moich parapetach, pokażę Wam, jak wyglądają moje pomidory, papryki i inne rozsady, które są bardziej ciepolubne i będę też was, Wam pokazywać te lampy, którymi doświetlam, o które tak często pytacie. Także chodźcie, zabieram Was na wycieczkę. Ten filmik nie będzie krótki, bo tych sadzonek to ja mam naprawdę bardzo dużo. Zacznijmy może od rozsadnika. Słuchajcie, no jestem naprawdę dumna z mojego projektu, bo ten rozsadnik jest wykonany przez firmę Evex, ale... Według mojego zupełnie projektu, to zaplanowałam dokładnie, jakie mam mieć wymiary. Zaplanowałam też to, że te jedne drzwi mają się otwierać na ten zawias taki z, tym, z tym takim elementem, który pod wpływem temperatury otwiera mi te drzwi. Więc jak zostawiam tutaj szklarnię na noc całą zamkniętą i temperatura wskoczy o 20 parę stopni, to drzwi się otwierają automatycznie, żeby przewietrzyć te wszystkie moje rozsady. Kapusty, które wysiewałam, mam już częściowo popikowane. Tu zostały mi jeszcze do pikowania kapusty te na pierwszy zbiór, kalafiory, jakieś jeszcze kapusty pak choi. Także to będę Wam pokazywać na innym nagraniu, jak to pikuję. A właściwie to zastanawiam się nad tym, czy by czasami tych sadzonek już nie przepikować po prostu do gruntu bezpośrednio. Tutaj widzicie sadzonki kwiatów jednorocznych. Większość jeszcze śpi, choć widzę, że pokazują się cynie, ale no na resztę jeszcze trzeba poczekać. Tam w oddali możecie zobaczyć też jeszcze nic nie wykiełkowało, tam wysiewałam zioła. Niestety wysiałam i coś poszło nie tak. Wtedy pamiętacie, miałam awarię aparatu i niestety nie udało mi się ich zapisać tego filmiku, ale nagram wam jeszcze raz, jak je wysiewam, bo bardzo dużo osób pyta jak wysiewać zioła, kiedy to robić, a mam powysiewane bardzo dużo ziół, mam wysiany majeranek, kolendrę, bazylię, tymianek, oregano, także o tym jeszcze możecie szukać w filmiku w następnych dniach, bo postaram się nagrać jak najszybciej. Zejdźmy piętro niżej. Tutaj mam e, jeszcze sadzonki z selera. Jak widzicie, seler nawet e, całkiem wygląda dobrze, chociaż tutaj w szklarni no, nie jest aż tak ciepło jak na parapecie, a wiadomo, że seler jest rośliną ciepłolubną i wolałby być w, na parapecie w mieszkaniu. E, tutaj mam... Tak testowo wysiane pomidory. Pomidory tutaj wysiałam już w marcu, na początku marca, i zostawiłam od samego początku tutaj w inspekcie. Całkiem niedawno one wykiełkowały. Jestem ciekawa, czy one będą tutaj dobrze się rozwijały, bo w następnych dniach na zewnątrz ma być coś koło zera. W Tego regału na razie nie ogrzewam, bo nie ma takiej potrzeby. Nocki są w miarę ciepłe, więc no, jestem ciekawa, czy one sobie tutaj poradzą. Wykiełkowały, to najważniejsze, więc nie, może będą całkiem fajnie sobie rosły. Tutaj jest sałata, którą wysiewałam z wami na odcinku. Tam mam fęku, który już całkiem ładnie sobie wyrósł. Też niedługo będę go pikowała. Poczekam aż tylko dostanie liści właściwych i przepikuję całą rozsadę i nagram wam odcinek o tym, jak wysiewać fęku, jak go uprawiać. Tam mam ostnice pony. Jak widzicie, no niestety, jeszcze nie jest przepikowana, muszę jak najszybciej to nadgonić. Tu werbena patagońska, patagońska, tutaj zobaczcie sobie, jak wyglądają te sadzoneczki. Jeszcze trochę i będę je całkiem rozsadzać. Już werbenę patagońską widzieliście u mnie na kanale, jak pikowałam, ale zostało mi bardzo dużo sadzonek, które po prostu rozdam moim znajomym. A zapamiętajcie, jak one są malutkie i w mieszkaniu, jak będę wam pokazywać na parapecie, zobaczycie, jaka różnica jest w sadzonkach między tymi, które nie są przepikowane, a tymi, które są przepikowane. Tutaj też taki eksperyment. Wzięłam kilka nasion Arbuza, wysiałam tutaj na mokry wacik i czekam, aż mi wszystkie wykiełkują i przeniosę je do doniczek. Właściwie można by było już te kiełkujące nasionko po prostu przenieść do ziemi. I też właśnie tak testowo chcę po prostu od samego początku już zostawiać tutaj w regale. Jestem ciekawa, czy takie zimne noce, koło zera, nawet, bo wiadomo, że tutaj w moim regale jest dużo cieplej. Mam szklarnię z poliwęgranu 6 mm. Ona zapewnia to, że. W w środku jednak ta temperatura nie, aż tak, nie spada tak mocno jak w zwykłej szklarni czy folii. No a dodatkowo ten regał też jest z, z wykonany z poliwęglanu 6 mm, więc tutaj też jest cieplej. Póki co, na razie niczym nie podgrzewam, ale jak będzie trzeba, to włączę te moje maty grzewcze albo po prostu wstawię tutaj jakiegoś, e, jakiś lampion ze zniczem, żeby po prostu tutaj jednak troszeczkę podogrzewać. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie zachowywało. Póki co, na razie nic nie dogrzewam. Tutaj mam kolejną część tych kwiatów jednorocznych, którą e, wysiewałyśmy z Kasią. Jak widzicie, tutaj już chabry y, się pokazały. Lada moment, jak tylko wypuszczą liście właściwe, to będę już je pikowała. Pokazały się też y, suchołuski. Zatrwiany też już zaczynają wychodzić. Tu już widzę jedna sadzonka y, malwy wychodzi. Co tutaj dalej mamy? O, deszczyk zaczyna padać, słyszycie, jak kapie? Onętki zaczynają wychodzić, a reszta jeszcze śpi, także nic tutaj się nie dzieje. Jak widzicie, ja przykrywam takimi szklarenkami, bo większość kwiatów, które tutaj powysiewałam, większość wysiewałam po prostu bez przesypywania. I dzięki temu, że są te szklarenki, to wilgoć w tych pojemnikach jest po prostu większa i nie trzeba tak często zraszać. Jak widzicie, te pojemniki nie pasują idealnie na, na te tacki, a jednak mimo wszystko tutaj ta wilgoć jest większa, bo widać, że po prostu jest zaparowane. Tutaj już widzicie, więcej rzeczy się dzieje. Łubin już mam przepikowany. Na dniach wrzucę Wam filmik, jak to robiłam. Szpinak łodygowy. Jestem go bardzo ciekawa. Nigdy nie uprawiałam szpinaku łodygowego. Jeżeli uprawialiście, dajcie znać w komentarzach. Wykiełkował, więc no, czekam, jak on będzie się zachowywał w gruncie. Słuchajcie, jak widzicie, to tutaj mam takie nasionka, które jeszcze są na liściach. I one, czasami te nasiona mają problem, żeby po prostu uwolnić się z tych um, łusek. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest nie szarpać się z tymi końcówkami, tylko po prostu je zraszać. I jak takie łuski będą mokre, to te liście się po prostu łatwiej e, będą uwalniały z tych nasionek. Tu widzicie, wszedł już dmuszek. A tam na samym końcu zaczynają pokazywać się jeżówki, które wysiewałam 9 lutego i od samego początku są tutaj w rozsadniku. Okra jeszcze się nie pokazała, ale to nawet dobrze, bo na okrę jeszcze mamy czas. Wysiałam też stokrotkę afrykańską, ale wysiałam ją 28 marca, więc jeszcze czas na nią, dopiero zacznie pewnie kiełkować. Od samego początku, mimo tego, że to jest też kwiat ciepłolubny i nie znosi mrozów, ale od samego początku będę uprawiała tutaj w rozsadniku. Mam nadzieję, że te takie spadki temperatur nie będą aż tak dotkliwe dla nich. Chociaż no, tutaj w szklarni generalnie jest dużo cieplej niż na zewnątrz, więc powinny sobie poradzić. Zobaczcie jakie zmiany, tutaj już mamy uzupełnione skrzynie, skrzynie przez cały weekend uzupełnialiśmy ziemią, tą którą miałam w ogrodzie, tam zlikwidowaliśmy tą starą szklarnię i tą ziemię, którą tam miałam taką piękną, przeniosłam tutaj po prostu do szklarni, żeby nie marnować, bo tam właśnie gdzie była stara szklarnia będzie stał basen, więc żal mi było zmarnować tam tą piękną ziemię, o którą dbałam przez tyle lat, więc przenieśliśmy ją tutaj z weekend zbudowaliśmy też stoły rozsadowe. Na razie mam wstawiony jeden i jeszcze tutaj postaram się, żeby w przyszłym tygodniu dołożyć tutaj drugi, żeby te wszystkie sadzonki, które nie są aż tak ciepłolubne, które mogą sobie spokojnie stać na zewnątrz, żeby już po prostu e, rosły sobie na stołach rozsadowych. Jak widzicie mam wbite paliki, te tyczki kompozytowe i na nie po prostu na noc zakładam włókninę, żeby po prostu tam było trochę cieplej. Jak wiecie, ziemia taka nagrzana w ciągu dnia, później przez całą noc będzie oddawała swoją temperaturę, a z włókniny po prostu spowoduje, że e, nie będą się aż tak szybko wychładzać te wszystkie moje sadzoneczki. Tu piękny bób, jak widzicie, wyrósł naprawdę bardzo ładny. Ja go wysiewałam 23 lutego. Na początku stał tutaj w tym moim rozsadniku w szklarni. Teraz już od kilku dni jest e, po prostu tutaj na zewnątrz, bo w, w tym e, rozsadniku byłoby mu za ciepło. Tu nawet jeden musztardowiec się znalazł, nie wiem skąd to nasionko tutaj wpadło. W każdym razie teraz tak. Ej, Moje skrzynie w warzywniku są już yy, uzupełnione, więc lada dzień zacznę dla Was nagrywać odcinki o tym, jak uprawiać yy, i co wysiewać teraz już yy, na początku kwietnia. Mamy bardzo duże tyły w stosunku do zeszłych lat, no niestety zima była bardzo mroźna i ten sezon się troszeczkę opóźnił na z pierwszymi wysiewami. Ja tworzyłam nowe grządki, w ogóle miałam problem z tym, że nie mogłam ich uzupełnić ziemią, bo ziemia była zmarznięta, ale... Teraz jak tylko znajdę odrobinę czasu, ten mój bób już przeniosę do grządek. On już tutaj w szklarni, nie będąc w rozsadniku się hartuje. I jak tylko wsadzę te gotowe rozsady do ziemi, tak od razu też obok na grządce Wsieje normalnie bób z ziarenek, takich namoczonych przez noc. I dzięki temu będę miała takie dwa rzuty do zbierania. Jeden, ten będzie szybciej, do, z tego szybciej będziemy zjadać bób, i jak ten się zacznie kończyć, to po prostu zaczniemy zjadać ten. Na moim kanale znajdziecie odcinek o tym, jak zaplanowałam warzywnik, co po czym u mnie będzie rosło. Także jeżeli macie problem z zaplanowaniem własnych warzywników, no to po prostu się tam cofnijcie i możecie sobie po prostu przenieść to na swoje ogródki. Następny groszek cukrowy. No słuchajcie, też wygląda całkiem ładnie. Wysiewałam go 1 marca. Lada dzień też tak samo jak bób, będę go już sadziła bezpośrednio na grządki. Będę tam nakrywała go początkowo tunelami z włókniny. Ja to wszystko będę Wam nagrywać. Jakich tyczek używam i tak dalej, wszystko znajdziecie w opisie filmiku. I jak cofniecie się do filmiku z zeszłego roku, to możecie zobaczyć, że ja bób już w zeszłym roku nakrywałam takim tunelem z włókniny i dzięki temu zbiory mojego groszku były bardzo wcześnie. I też, żeby właśnie utrzymać tą ciągłość w groszkach, to ten groszek posadzę, normalnie już jako gotową rozsadę, nakryję to włókniną, a w innym miejscu po prostu wysieję w ten sam dzień. I dzięki temu ten się już skończy, a następny zacznie wydawać strąki. I tak będę postępowała trzy razy, dzięki temu od samego początku sezonu do samego końca będę non-stop miała groszek gdzieś tam na swoich grządkach. Cebula. Jak widzicie, wiele nasion w ogóle nie wzeszło. Yy, okazało się prawdopodobnie, że miałam kiepskie nasiona. Niektóre wykiełkowały bardzo ładnie. Tu jest cebula globo, ona jest bardzo duża. Na dniach muszę ją przepikować pojedynczo do osobnych doniczek, bo ona będzie bardzo duża i jak widzicie, no już wyrosła bardzo ładna. Niestety no załamana jestem tym, że na przykład większość cebuli w ogóle mi nie wzeszła. Nie jest to moja wina, tylko wina nasion, które zamawiałam, więc no niestety Zamawiałam większość cebulek w takich malutkich paczuszkach od jednego sprzedawcy. Pomijając fakt, że 10 czy tam 20 nasion kosztowało mnie prawie 5 zł, no to niestety wschody są bardzo kiepskie, bo zobaczcie, jak tak widzicie, tam jest jeden rząd i wysiewałam rzutowo po 4 sadzonki, a wzeszły mi maksymalnie tam po jednej w każdej doniczce, także bardzo, bardzo słabo. Tutaj mam groszki pachnące. Groszki pachnące wysiewałam kiedy. Nie zaznaczyłam sobie. Oj, nie zaznaczyłam sobie. Ale groszki pachnące wysiewałam chyba tego samego dnia co groszki cukrowe, czyli 1 marca. Jeszcze troszeczkę podrosną i będę wam pokazywała, jak je uszczykiwać, żeby po prostu się ładnie rozkrzewiały. I będę wam też pokazywała, jak z tych przyciętych yy, zrobić sobie nowe sadzonki, żeby po prostu rozmnożyć jak najbardziej te nasze groszki. Ale też widzę, że na przykład yy, lędźwian jeszcze w ogóle mi nie wszedł. Nie wiem, czy, czym to jest spowodowane. Jeżeli groszki się już pokazały, to on też się powinien pokazać. No ale jeszcze troszeczkę dam mu czasu i zobaczymy, co tu się będzie z nim działo. Tu możecie zobaczyć gotową rozsadę poziomki, którą sobie kupiłam. Jestem ciekawa nowej odmiany. Zobaczymy, czy będą wydawały ładne, słodciutkie poziomeczki, czy jednak regina będzie lepsza. Tak samo kupiłam sobie sadzonki truskawek, bo chcę Wam nagrać po prostu odcinek o tym, jak rozsadzać sobie takie sadzonki u siebie, żeby mieć wcześniejszy zbiór. A ja w moim ogrodzie zrobiłam w zeszłym roku nowe sadzonki truskawek, porozsadzałam moje sadzonki i nie mam żadnych takich sadzonek, które bym Wam mogła pokazać, a będę Wam nagrywać właśnie jak rozsadzić te, te truskawki i będę Wam pokazywała jak je po prostu tutaj y, trzymać w szklarni, żeby były dużo szybciej. Jeśli oglądacie mój kanał dłużej, to wiecie, że w tym miejscu, gdzie powstała ta nowa szklarnia, wcześniej rosły maliny w tym miejscu. I między malinami wysiał mi się żywokost. Jak teraz uzupełnialiśmy ziemią te wszystkie grządki, to znalazłam kilka sadzonek żywokostu, więc od razu sobie przepikowałam do doniczek. Powinnam zrobić to pojedynczo, bo żywokost jednak jest dużą rośliną, ale tak na szybko, wiecie, uzupełnialiśmy te grządki i chciałam raz, dwa załatwić tutaj to, to żeby po prostu miały miejsce, żeby ich nie przesypać. Tą ziemią z ogrodu i po prostu je przepilkowałam po kilka sztuk w jedną doniczkę, ale na dniach wezmę się za to i po prostu każdą sadzoneczkę dam do nowej doniczki. Jeżeli gdzieś znajdziecie żywokost i nie będziecie pewni, jak on wygląda jako młoda sadzonka, to wygląda on tak. Takie mięsiste liście troszeczkę mają włosków. A później w sezonie żywokost po prostu pięknie kwitnie. Jak cofniecie się do filmików z zeszłego roku, gdzie pokazywałam jak robię gnojówkę z żywokostu, to zobaczycie jak on rośnie jako dorosła roślina. Żywokost jest naprawdę świetnym e, nawozem do roślin kwitnących. Moje pomidory, papryki, ogórki w późniejszym czasie będę nawoziła gnojówką z pokrzywy i gnojówką z żywokostu. Będę też stosowała u siebie w ogrodzie różne e, dodatkowe rzeczy, których nie robiłam w zeszłym roku. Na przykład e, w odcinku o tym czym nawożę moje sadzonki, ben, e, pokazywałam wam bakterie i kwasy humusowe, które będę stosowała od tego roku. Jestem bardzo ciekawa jak to wszystko będzie się zachowywało e, z dodatkiem. Tych wszystkich substancji, no i mam nadzieję, że faktycznie efekty będą bardzo zadowalające. Słuchajcie, wysiewałam 9 lutego tutaj w rozsadniku, żurawkę. Zobaczcie, jaka to jest drobnica. Nie wiem dlaczego, tylko w tej sadzonce pojawił mi się taki zielony nalot mchu. Nie wiem, czy to jest za sprawą żurawki, czy czego, bo wszystkie moje doniczki uzupełniałam tą samą ziemią, a tylko w żurawce występuje taki zielony nalot, więc bardzo dziwnie. Jak widzicie, pojedyncze sztuki już wydają liście właściwe, więc teoretycznie można by było się zabrać za pikowanie, ale to jest taka drobnica, że chyba się nie odważę i poczekam, aż one trochę podrosną. 9 lutego też wysiewałam lawendę. Lawenda, tak samo jak żurawki, była od samego początku tutaj u mnie w szklarni w rozsadniku. Jak widzicie, dopiero zaczyna się pokazywać. Jak tylko wydaliście właściwe, będę ją pikowała do osobnych doniczek każdą sztukę. Wysiałam też szałwię omszoną tego 9 lutego. Zobaczcie, jak ona zaszalała. Ma niesamowicie dużo sadzonek. Ma już pełno liści właściwych, więc możecie się na dniach spodziewać odcinka, gdzie będę pikowała te wszystkie rozsady. Orliki. Wysiane też 9 lutego, bo wtedy w ogóle nagrywałam Wam odcinek o tym, jak wysiewam beliny, których nie zabierałam do mieszkania, tylko zostawiałam tutaj u mnie w rozsadniku. Jak widzicie, też już jest mnóstwo orlików. Mam nadzieję, że trafiły mi się przeróżne kolory, bo kupiłam sobie mieszankę odmian. No i zobaczymy, zobaczymy co się trafi. <grych> I też tak samo, jak tylko wydadzą liście właściwe, tak od razu będę zabierała się za pikowanie. Tutaj moja rozsada kalafiora. To jest kalafior ten romanesko, z taki zielony, z taki stożkowy, który możecie spotkać w marketach. Ja go przepikowałam, ale właściwie tak się zastanawiam, czy by nie lepiej było, bo ja go wysiewałam tylko i wyłącznie po to, tak wcześniej, żeby go wsadzić do gruntu tutaj w szklarni. I zastanawiam się, czy warto było w ogóle go pikować, bo chyba lepszym wyjściem byłoby po prostu go już posadzić do ziemi. Także. Te kalafiory i kapustę pekińską, jak widzicie, moje sadzonki całkiem ładne, też przepikowane. Będę na dniach chyba już sadziła tutaj do gruntu w szklarni. Jak tylko wyłapię te wszystkie ślimaki, które tutaj chodzą, żeby mi czasami nie obgryzały. I tak samo, jak w ten dzień, w którym będę po prostu te kapusty już wsadzała do ziemi, tak od razu sobie wysieję też kolejną rozsadę kapustnych, które będą z przeznaczeniem do gruntu. Tutaj różne odmiany sałaty. Jak widzicie, już też proszę się o pikowanie. Nie wzeszła mi ta Lollorosa, a szkoda, bo ja ją naprawdę uwielbiam. Muszę kupić sobie drugie nasiona jakiejś innej firmy, bo te ewidentnie po prostu były jakieś stare. Królowa Majowych już też ładnie wygląda. Musztardowce, których jestem bardzo ciekawa, też pięknie się rozrastają. Także na dniach już naprawdę muszę pędzić, żeby je pikować. I część już po prostu wezmę, wsadzę do gruntu. Normalnie, na grządki warzywne i tutaj w szklarni. Nakryję wszystko włókniną, tą białą na noc, żeby po prostu się mi nie wychładzały, żeby po prostu pięknie sobie rosły. A tutaj mam pomidory, które też wysiewałam. Zapomniałam ich schować do regału. Wysiewałam te pomidory na live z dziewczynami, które przeprowadzaliśmy na Instagramie. Zresztą mogę wam powiedzieć, że no, na Instagramie, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to bardzo zachęcam, bo na Instagramie robię bardzo często livey, takie w ciągu dnia, gdzie po prostu później są zapisane, ale w trakcie live'a możecie po prostu zadawać mi pytania, a ja odpowiadam na wszystkie, które tam wypisujecie. Staram się często robić te live. Y, Przynajmniej tam co drugi dzień, i po prostu osoby, które tam uczestniczą, od razu mają odpowiedź na różne pytania. Mi też jest tak łatwiej, bo ilość pytań, które codziennie dostaję, jest bardzo duża. A tutaj na szybko mogę Wam wszystko opowiedzieć dokładnie, co i jak tutaj cebula w ulitkach. No, muszę się przyznać, że trochę ją zaniedbałam, co widać po tej cebuli. Dwa razy mi przeschła i nie wygląda za dobrze. Postanowiłam już ją uziemić i wsadziłam z tymi ulitkami do ziemi i tutaj będą tak długo, aż znajdę czas, żeby je wsadzić do gruntu. Tutaj mam rozsadę pora, którą też już wsadziłam tutaj do ziemi. Niech sobie tutaj rośnie. No, powiem Wam, że cebulowe, no, mają tą wadę, że one bardzo szybko, mają bardzo długie systemy korzeniowe, potrzebują dużo wilgoci, a w takich pojemnikach, no, bardzo ciężko mi było utrzymać y, tą stałą wilgotność. Ja pierwszy raz wysiewałam te ulitki, czyli w te takie ślimaki i powiem Wam, że no, chyba wolę jednak na tackach, bo no, było mi bardzo ciężko tutaj, jak widać zresztą po tej cebuli. Tamte do góry były zdecydowanie ładniejsze, a tutaj tą cebulę szalotkę czerwoną wysiewałam po prostu już tutaj, y, zrobiłam tego ślimaka i wysiałam ją tutaj po prostu od razu do gruntu. No i widać, że jest tych schodów jeszcze mało, dopiero wszystko zaczyna kiełkować. Tu w szklarni jeszcze trochę roślin, które zostało mi do wsadzenia na tamte moje rabaty. Niedługo pokażę wam co tam już rośnie na rabatach, ale na razie póki co jeszcze musicie troszeczkę poczekać. A tam widzicie pułapkę na ślimaki, którą zostawiłam, pokazywałam Wam niedawno na odcinku, jak łapie ślimaki u mnie w szklarni, także jeżeli macie problem ze ślimakami w swoich ogrodach, to cofnijcie się do tamtego filmiku, żeby sobie zobaczyć co i jak. Jak widzicie grządki w szklarni już uzupełnione, na dniach możecie się spodziewać odcinków o tym, jak będę tutaj przygotowywała te grządki, czym będę nawoziła oraz będę Wam pokazywała, co pierwsze będę tutaj wysiewała i sadziła. No a teraz zabieram Was do mieszkania i pokażę, co rośnie u mnie na parapetach. Tu jeszcze zobaczcie imbir i kurkuma. Imbir jest naprawdę już bardzo wysoki. Kurkuma już też ładnie wystartowała. Jedno i drugie jeszcze dopiero startuje, chociaż już trzy sztuki się ładnie pokazały. I tam widzicie też batata. Tutaj bata wygląda zdrowo, nie ma takich właśnie pokarbowanych liści, więc jednak te sadzonki z batata uziemionego są dużo lepsze. Tutaj muszę zdjąć tą doniczkę, bo tu już zaczyna wychodzić kurkuma, jak widzicie. No i te bataty tutaj wyglądają tak. Muszę to koniecznie y, odciąć i przepikować już do ziemi. A tutaj wyłapane <gryw> ziemiurki. Jak y, też macie problem z ziemiórkami, no to możecie na moim kanale sobie sprawdzić odcinek. Tam pokazywałam, jak sobie z nimi poradzić. Tu jeszcze mogę Wam pokazać cedonki moich pelargonii. Pamiętacie? Na początku marca pokazywałam Wam, jak wyglądają. Teraz już ewidentnie są ukorzenione. Muszę je koniecznie y, y, przesadzić już do każdej, do, do pojedynczych doniczek. No i zacząć podlewać już nawozem do paragoni albo do kwiatów kwitnących, czy po prostu nawozem do pomidorów. Jak widzicie, one też mają piękne zielone liście, a to za sprawą tych lamp, które na okrągło na nie świecą. Dobrze, jesteśmy już w mieszkaniu, więc chodźcie, oprowadzę Was po parapetach. Zacznijmy może od e, tych wszystkich moich rozsad i, i od pokazania Wam tych lamp, o które tak na okrągło pytacie. E Dobrze, to zacznijmy od tych lamp. Jak widzicie, jest dość ciemno tutaj, ale to za sprawą tego, że na dworze dzisiaj jest bardzo deszczowo, jest bardzo pochmurnie, ale te lampy, które tutaj mam, jak widzicie, świetnie naświetlają te moje rozsady. Za chwileczkę Wam pokażę z bliska, co i jak, jak rośnie, ale najpierw wam opowiem o tych lampach. Te lampy na dole świecą e, tym fioletowym światłem, i jak widzicie, no, u mnie te rozsady są w dużym pokoju, więc nie wyobrażam sobie, żeby na co dzień świecić takim fioletowym światłem, bo po prostu jest to bardzo nieprzyjemne dla oka. Dlatego. E, Zamówiłam te lampy, które tak naprawdę jak popatrzymy za chwileczkę pod światło, one też mają różne kolory, ale ogólnie dają światło takie przyjemne, nie takie żółte jak z żarówek, ale też nie takie białe jak z kostnicy. Takie wypośrodkowane, bardzo przyjemne. Więc jeżeli potrzebujecie gdzieś do jakiegoś biura albo jakiegoś pomieszczenia, żeby sobie podświetlać wasze sadzonki czy nawet kwiaty takie po prostu doniczkowe, to te lampy będą świetnym rozwiązaniem. Ja za chwileczkę wszystko wyłączę, żebyście mogli zobaczyć moje sadzonki, jak wyglądają bez, tych, bez tego sztucznego światła, żeby dokładnie było widać, czy są zielone, czy nie. Ta listwa, która tutaj jest przymocowana na dole, ona jest, daje światło takie bardzo fioletowo-różowe, takie można powiedzieć nieprzyjemne dla oka, ale generalnie działa bardzo dobrze. Widać, że te pomidory pod tą lampą są naprawdę bardzo ładne. Ta lampa też jest niczego sobie, ale w odróżnieniu od tej, do tej listwy, daje taki naprawdę bardzo przyjemny kolor. Jak się przyjrzymy od środka, to te diody tutaj też są kolorowe też jest ta fioletowa, jest, jest ta czerwona i żółta, ale jako światło padające tutaj daje taki bardzo przyjemny kolor. A ta na dole, no powiem Wam szczerze, że tą listwę zamówiłam z przeznaczeniem, żeby doświetlać kiełkujące rośliny, bo ta żarówka bardzo, znaczy jedna i druga, ale ta wydaje mi się, że lepiej wpływa na kiełkowanie tych wszystkich sadzonek i dodatkowo dobrze doświetlone rośliny zaczynają nam wcześniej kwitnąć. Na pewno osoby, które używają lamp do doświetlania, potwierdzą w komentarzach, że takie sadzonki, które są wysiewane i doświetlane tymi lampami, rosną dużo szybciej, zdrowiej, są piękne, zielone i wcześniej zaczynają kwitnąć. Dlatego jak tylko wyniosę te moje rozsady do. Szklarni, tak też przeniosę właśnie te górne lampy do szklarni, żeby tam doświetlać też moje sadzonki. Początkowo, żeby po prostu szybciej kwitły i myślę, że przyniesie to fajny efekt. Tą listwę zamówiłam z przeznaczeniem, żeby te rośliny doświetlać w zamkniętym pomieszczeniu, bo chcę pędzić dalie i będę te dalie pędziła u mnie w Altance na działce. Tam jest całkiem ciepło, ale światła tam jest dość mało. Więc tutaj, dla przykładu, przywiesiłam właśnie tutaj sobie na ten mój regał, który zbudowaliśmy na sadzonki, ale te lampy, którymi tutaj będę doświetlać, to tylko tymi dwiema żarówkami. Ja sobie je tak ustawiłam, bo one są regulowane, żeby zarówno świeciły na te, jak i na te na dole. Zaraz wyłączę te fioletowe, żebyście mogli ocenić, jak to wygląda. Dobra, wyłączyłam te fioletowe światło i zobaczcie, jak te żarówki z góry mocno doświetlają mi te rozsady. Co prawda na żywo nie jest to aż tak spektak spektakularne, bo tutaj widzicie takie bardzo zacienione miejsce, a na żywo nie jest aż tak, nie ma aż takiej różnicy. Mimo tego, że dzisiaj właśnie jest tak pochmurno i fajnie widać, jak świecą te lampy, to nie jest to aż taka różnica, ale te żarówki naprawdę świecą bardzo mocno i super, że one mają bardzo duży zasięg, bo jak wiecie, no ja sobie je tutaj przykręciłam, do sufitu, później zdejmę tą listwę, jak już przestanę tutaj doświetlać moje rozsady, zagipsuję te dwie dziurki i problem z głowy, a za rok na nowo sobie je tutaj przywieszę. Chociaż myślę, że te lampy wystarczyłyby mi do uprawy bez dostępu do światła dziennego i wszystkie moje rozsady mogłabym wynieść do piwnicy. My mamy bardzo ciepłą piwnicę i pokuszę się w przyszłym roku o taki eksperyment, albo zrobię to po prostu latem, gdzie e, tak naprawdę tylko poeksperymentuję. E, wezmę te lampy, po prostu zawieszę w piwnicy i sobie porozstawiam na podłodze te moje rozsady, i wtedy będę wiedziała, czy, czy w przyszłym roku może nie będę miała takiej wystawki po oknie i wszystkie rozsady będę trzymać w piwnicy. Zobaczymy. W każdym razie zależało mi na tym, żeby zamówić takie lampy, które mają naturalne światło, które dają po prostu przyjazne dla oka światło, bo nie wyobrażam sobie doświetlać moich sadzonek takim właśnie fioletowym światłem przez pół dnia, gdzie jesteśmy tutaj w mieszkaniu cały czas, wszyscy razem. Ale myślę, że jak tak macie gdzieś jakieś biura i macie tak bardzo mało światła, to te listwy będą super, żeby właśnie doświetlać Wasze rośliny na korytarzach. Bo te listwy są też w kolorze białym i czarnym, także całkiem fajnie to może naturalnie gdzieś tam wyglądać. No tutaj wiadomo, że to średnio pasuje do mieszkania, ale w biurach gdzieś tam w fajnych miejscach tak sobie wiecie, wysunąć i doświetlać jakieś tam rośliny, to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, bo naprawdę widać, że tego światła dają bardzo dużo. Są różne soczewki do nich, i z tego co sprawdzałam, to można doświetlać nawet do 3 metrów także no, całkiem fajne, duże obszary. Wyłączę te lampy, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają te moje sadzonki na żywo, tak bez tego sztucznego światła. Skoro już jesteśmy przy pomidorach, to zobaczcie moje pomidory. Całkiem niedawno pokazywałam Wam, jak pikuję te moje rozsady. Dzisiaj mamy 29 marca, więc minęły jakieś niecałe dwa tygodnie od momentu pikowania. A jak widzicie, te moje pomidory są tak piękne i zdrowe. No wpływ na to ma wiele czynników. Przede wszystkim wpływ duży mają te lampy, bo to bez dwóch zdań. One znacznie polepszają jakość sadzonek, ale druga sprawa to na pewno też przyczyniły się do tego te kwasy humusowe, które pomagają rozbudować system korzeniowy oraz też te bakterie, które będą tutaj wspierać te rośliny, żeby tak szybko nie chorowały. No i dodatkowo też zasiliłam już je raz nawozem do pomidorów tym ekologicznym. Link do tych wszystkich produktów, które używam, możecie znaleźć w opisie tego filmiku. Lada dzień postaram się nagrać wam odcinek o tym, jak szczepić pomidory, bo jak widzicie, już łodyga jest całkiem fajna, gruba, więc możemy już zacząć je szczepić. Ja tutaj wysiewałam też pomidory w innym czasie, żeby nadawały się do szczepienia. Jak widzicie, takie fajne małe sadzonki a ja Jakie zdrowe, ładne. W ogóle, zobaczcie te łodygi, jakie tutaj te pomidory mają grube. Nie wiem do czego to przerównać, no do palca, każdy ma inne palce, może by jakaś, ee, jakaś zapałka by była lepsza. Ale jak widzicie, no są piękne, naprawdę, bez dwóch zdań, można zazdraszczać. Ładnie stoją prosto, nic się nie gnie, mają naprawdę piękne liście. Także pierwszy raz mam tak piękne sadzonki pomidorów. Ja do zakupu lamp przymierzałam się naprawdę bardzo długo. No powiem Wam, że nie chciałam wydawać pieniędzy na bleco, bo nie trudno zamówić jakieś tam małe żaróweczki, które tak naprawdę nie będą dawały fajnego efektu, ale te lampy, które mam na suficie, idealnie pasują do tego, żeby po prostu umiejscowić je w mieszkaniu i żeby móc tutaj funkcjonować. Tu sadzonki werbeny patagońskiej. Jak widzieliście wcześniej, w szklarni pokazywałam Wam, jak wyglądają te nieprzepikowane. I zobaczcie, jak wyglądają te przepikowane, które są tutaj dodatkowo doświetlane. No nie do porównania, one są trzy razy takie. Piętro wyżej na rozsadniku. Wychodzą już arbuzy, jak widzicie, też nie są wyciągnięte. Pięknie tutaj przez te lampy się doświetlają i wyglądają naprawdę całkiem ładnie. One dopiero wykiełkowały, więc jeszcze wszystko przed nimi, ale myślę, że zapowiadają się całkiem dobrze. Tutaj dalsza część pomidorów, tutaj papryki. Papryki też ładne, zdrowe. Na razie nic im tutaj nie dolega. Póki co rozwijają się całkiem przyzwoicie. Tutaj kobea, ta jest jedna z mniejszych, też jak widzicie, niewyciągnięte, ładne, zdrowe sadzonki. Te lampy sięgają tutaj i na górę, i na dół. To jest też fajne, że nie muszę kupować dwóch listw, tylko jedna wystarczy. Ta kobea zaszalała idzie już naprawdę wysoko. Muszę przywieźć z działki te cienkie tyczki kompozytowe, żeby je tutaj podeprzeć, żeby ładnie sobie mogły rosnąć w górę. Chociaż można też, tak jak teraz Wam pokażę, skrócić po prostu tą kobę w odpowiednim miejscu, tuż nad liśćmi. O, a to przytnę sekatorem. W każdym razie chodzi o to, żeby ją tutaj, tutaj naciąć i ona się ładnie rozkrzewi. A jednocześnie nie będzie zajmować nam tutaj tak dużo miejsca. E, tutaj pepino, jak widzicie, też całkiem ładnie wygląda. Przepikowane bardzo dawno temu razem z paprykami. Jest ładne, zdrowe, zielone. Naprawdę ma piękne, intensywne zielone liście. Tutaj moje trawy, z racji tego, że są doświetlane, to postawiłam je tutaj za ramą. Jak widzicie, nie wyginają się w stronę światła z zewnętrznego tylko do lamp co świadczy o tym że światło z lamp jest mocniejsze niż to które pada z zewnątrz bo inaczej sytuacja by była odwrotna e, tutaj jest moja kostrzewa wasina wykiełkowała trawy pampasowe też wykiełkowały dmuszek wykiełkował miskant hiski wykiełkował e, ostnica wykiełkowała i trawa pampasowa różowa też już wykiełkowała i wszystko nadaje się do pikowania także na dniach będę wszystko pikowała będę wam wszystko nagrywać tu moje bakłażany. Zobaczcie, jakie ładne już duże sadzonki. Też fajnie, że tutaj tak ładnie się czują. <laughs> Można naprawdę. <laughs> być dumnym z takich sedonek. Wypuszczają już kolejne liście. Jeszcze troszeczkę i będziemy z nimi lecieć do szklarni, bo jeżeli kwiecień będzie ciepły, to większość moich rozsad już pójdzie do inspektu tam na działce, który mam, bo po prostu tam będzie miało więcej światła i tak będzie się już trochę hartowało. Mój seler też wygląda całkiem dobrze, chociaż walczyłam bardzo długo z ziemiórkami, bo ziemiurki tutaj naprawdę tak je atakowały i troszeczkę ta rozsada, no nie niestety ucierpiała, ale na razie, no póki co mają piękne, zdrowe liście, więc wszystko idzie ku dobremu. Na dole w niektórych już widać takie malutkie bulwy, które się tworzą, także bardzo fajnie. Tutaj też ten bakłażan, też bardzo ładne, na razie wszystko ładnie się zdrowo zapowiada. O, tutaj te bakłażany stoją na samym końcu. I one bardzo często są zasłonięte tą firanką. Przez tą firankę te lampy nie sięgają, i widać ewidentnie różnicę między tymi, które są doświetlane, a tymi, które nie. Gdybym wiedziała, że te lampy będą takie fajne, to bym zrobiła trzy półki i po prostu te lampy z góry by wystarczyły do tego, żeby po prostu doświetlić trzy części. Więc na następny rok po prostu sobie tą środkową troszeczkę obniżę i dołożę trzecią do góry, i wtedy te lampy po prostu tak sobie ustawię, żeby świeciły na wszystkie trzy rzędy. Dzięki temu więcej rozsad będę mogła doświetlać tutaj na tym oknie. Te moje poziomki też na okrągło były podgryzane przez ziemiórki. Na moim kanale znajdziecie odcinek o tym, jak zwalczać ziemiórki. O, widzicie, tu jedna jeszcze fruwała. No, mam nadzieję, że już większa część ziemiórek padła i że już jesteśmy na dobrej drodze, bo jednak ziemiórki bardzo osłabiają sadzonki. Tu mam jeszcze wysianą celozję. Celozja była wysiewana 12 marca, więc jeszcze dopiero powschodziła. Niedługo będę ją pikowała, jak tylko wydaliście właściwe. Tu moje bataty. Na dniach będę wam pokazywała, jak odcinam te pędy i jak je ukorzeniam. Tutaj wysiana pelargonia z nasion. Jak widzicie, ona nie jest taka ładna jak tamta, jednak te doświetlane wyglądają dużo lepiej. Tutaj jeden pęd batata już jest ukorzeniony. Przypadkowo mi się oderwał, więc już stwierdziłam, że wsadzę go do ziemi. No i całkiem ładnie się tutaj chyba przyjął, bo już drugi tydzień tutaj jest, wypuszcza kolejny liść, więc mam nadzieję, że będzie już gotowa sadzoneczka niedługo. Także jak widzicie moje rozstady w domu wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Chyba jeszcze nigdy nie miałam tak ładnych sadzonych pomidorów o tym czasie. Także no, mam nadzieję, że ten rok będzie bardzo udany, że będziemy mieli piękną pogodę i że te pomidory będą pięknie owocowały. W najbliższym czasie możecie spodziewać się oczywiście pikowania tych wszystkich rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam. Dodatkowo szczepienia pomidorów. Jeżeli jeszcze chcecie jakieś informacji na temat tych lamp, które mam u siebie, no to piszcie w komentarzach. To najwyżej po prostu nagram Wam jeszcze jeden odcinek. Gdzie możemy zrobić jakieś pomiary, tylko że ja nie mam czym zrobić pomiarów, ile one światła dają. Ale mogę Wam powiedzieć, że ja starałam się zamówić lampy takie, które faktycznie będą e, wpływały korzystnie na moje rozsady, a nie będą po prostu wydanymi pieniędzmi na jakieś tam lampeczki, które gdzieś tam e, sobie świecą. Także no, jeżeli macie ochotę zamówić sobie lampy, no to jak najbardziej polecam Wam te, które tutaj mam, bo naprawdę no, działają, sami widzicie. Także życzę Wam udanego sezonu. pochwalcie się w komentarzach, jak wyglądają. Wasze sadzonki i możecie też zdjęcia wrzucać na Instagrama czy na moją grupę ogrodową, żebyście mogli się pochwalić, jak wyglądają wasze rozsady.